Lidia, bardzo mi miło. Adrian, proszę bardzo, usiądź. Dziękuję. Co, trochę chłodno dzisiaj? Troszkę tak. Co mi powiesz ciekawego o sobie? No, ogólnie czym to, się zajmujesz? Jestem architektem, pracuję w biurze projektowym. Pierwsze zadam mu pytanie. Jakie lubisz kobiety? Czy masz jakiś sprecyzowany, czy raczej wygląd nie gra? Nie przywiązuję do tego większej uwagi. Najbardziej zależy mi na charakterze. Prędzej czy później człowiek się zestarzeje, no to pojawią się jakieś zmarszczki. No a jednak charakter zostaje na całe życie, dlatego ja szukam już jednak kobiety, z którą chciałbym ułożyć sobie jakoś tam życie. A jak to u ciebie wygląda? Nie, jeśli chodzi o wygląd, nie mam jakiegoś sprecyzowanego, czy to musi być blondyn, czy brunet. A jeśli chodzi o charakter, wiadomo, żeby był dobry, tak? Adrianowi trochę brakuje pytań. Pewności siebie. Wiem, że kobiet się nie pyta o wiek, ale... No nie pyta. Z ciekawości. W grudniu będę miała 31, ale nie czuję się na tyle. Mam jakiś komplement. Wyglądasz o wiele bardziej ode mnie. Czuję się, jakbym zatrzymała tak na 24. Najważniejsze, jak się człowiek no czuje. Pewnie, że tak. Pewnie. Oh. A jakie jedzenie najbardziej lubisz? Jedzenie. Chyba się już zaczął tak poważnie denerwować tym, że nie zadaje pytań. Uwielbiam makarony i uwielbiam pizzę. Pizzę to mogę jeść na okrągło. Czyli włoska kuchnia. Tak. Ona cały czas kontynuuje rozmowę. Nie pozwala na to, żeby były takie ciche, niezręczne momenty. Tak, cały czas rozmawiamy. Mhm. Troszkę chłodno się zrobiło. Troszeczkę może, tak. Może bym się okrył koce. Dobrze, dziękuję bardzo. O, dziękuję. No, gentleman. A tobie nie jest chłodno? Siedząc przy takiej kobiecie, to jak mi może być chłodno? Bardzo mi miło to słyszeć. A powiedz mi, jak sobie wyobrażasz swoją przyszłą rodzinę? Na pewno mieć kochającą żonę, no i wiadomo, jakieś dzieci. A jeśli chodzi o ciebie? Tak, chciałabym mieć męża, dobrego męża. A jaki to jest dobry mąż? Dobry mąż to jest kochający mąż. Taki, któremu można zaufać, taki, który nie zdradza. I szanuje przede wszystkim swoją kobietę, tak? Mają podobny pogląd na przyszłość. Szukają podobnej osoby. A miałaś jakieś wcześniej takie przypadki, że rzeczywiście zostałaś zraniona gdzieś? Nie, generalnie nie miałam, ale tak właśnie dla mnie to jest bardzo ważne. Dla Adriana to jest dobra informacja. Miałaś jakieś wcześniejsze takie poważne związki? Tak, miałam. Jeden 4 lata i 2 po 1,5 roku, a ty? Ja tak naprawdę miałem tylko jeden taki poważniejszy związek. Już nawet miałem narzeczoną. Natomiast właśnie no, doświadczyłem tego, czego ty byś bardzo nie chciała. Zostałem zdradzony. O kurczę. A w ogóle po takiej sytuacji nie jest ci ciężko komuś zaufać? Jest mi bardzo ciężko. Zauważyła. Bardzo mi ciężko jest szukać miłości, ponieważ boję się tego, że odniosę kolejną porażkę. Ale się otworzył przed nią. A długo już nie jesteście razem? No, już ponad rok. I przez ten rok nie miałeś ponad nikogo? Były jakieś tam przelotne znajomości, ale tak... Ale stały związek nie. No, stałe nie. Kogoś się poznaje i nagle zobaczysz u niego dużo wad i to tak jakby odstrasza. A co nazywasz wadami? No, najbardziej nie lubię, jak kobieta na przykład chce na siłę wykonywać męskie rzeczy. Okej. Widział, że kobieta przerzuca węgiel, to po prostu no nie. A co jak kobieta jest uparta? O, kluczowe pytanie. Mam dość twardy charakter i też ciężko jest mnie przekonać do tego, że nie mam racji. Aczkolwiek tutaj miałem spotkanie z panią psycholog niedawno i po prostu powiedziała mi, że to jest moja wada i że powinienem z tym walczyć. I myślę, że dla tej drugiej osoby byłbym w stanie spróbować. Potrafi już zaufać nowej osobie, skoro bardzo o tym szybko mówi na randce. Tak. Przepraszam cię, muszę iść na chwilę do toaletki. Dobrze, poczekam. Leć. No i jak, dziewczyny? Widać, że jesteś troszkę zestresowany. Mhm. Nie denerwuj się. Odetchnij. Idź na spokojnie. Pamiętaj zadawać dużo pytań. Chciałbym zadawać, ale ona kolejne i kolejne. Musisz się przebić. Bardzo fajnie, że zaczęłaś odpowiadać i podjąłeś rozmowę przy trudnych dla ciebie pytaniach. Bo otworzyłeś się. Na pewno jest zmiana. Czyli myślimy, że tutaj jedna tak rozmowa z panią psycholog trochę pomogła. Ale widzę, że ona jest bardzo przyjaźnie do mnie nastawiona, także czuję, że... Że będzie dobrze. Że będzie dobrze. Wracaj tam do niej i próbuj dalej. Jeszcze ten żarcik. Wyprostuj się. Już jestem. O, hej, super. Nie wynudziłaś się? Nie, ale... Chwilkę mnie nie było. Smutno samej. Kochana. Lubisz swoje imię?
Bardzo. Czy masz jakąś ksywkę? Lidia to jest tak bardzo oficjalnie. Oficjalnie. Jednak wolę Lidka, czy ksywki nie mam. A powiedz mi jeszcze, jak to wygląda na przykład z pracami domowymi u ciebie? Czy zajmujesz się tak jakby domem, potrafisz gotować? Tak, potrafię gotować i domem też się zajmuję. Idealna dziewczyna. Fajnie, że powiedział, że z idealną dziewczyną. Tak, takiej kobiety szukam. Chciałam tobie bardzo serdecznie podziękować za dzisiejszą randkę. Było mi bardzo miło i mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. Ja również bardzo dziękuję.